Ja nazywam się Arkadiusz Kondas. Przyjechałem do Was do Wielkiej Białej, gdzie na co dzień jestem patentem liderem. I chciałem pokazać Wam trochę pogadać o machine learningu. Krótka lista, o czym jest moja prezentacja. Najpierw potrzebujemy jakiegoś wprowadzenia, żeby ten temat zrozumieć, więc będzie trochę o słownictwie. Potem porozmawiamy, jakie są sposoby uczenia się. Zobaczymy, jakie możemy dzięki temu rozwiązać problemy. No i będzie krótki przykładzik, jak można to zbudować. Zanim w ogóle zaczniemy, chciałem Was jeszcze zapytać, kto z Was słyszał o machine learningu? A kto z Was cokolwiek robił w tym temacie? Jeszcze ad hoc doczepiłem dzisiaj taki slajdzik, gdzie znalazłem taką definicję. Czy tak jest? Bo musicie sami sobie na to pozwolić. Ja mam nadzieję, że zachęcę Was do zrobienia tego tematu i rozwiania wątpliwości. Więc dlaczego w ogóle machine learning? Dlaczego ten temat jest taki modny i co nam dają te rozwiązania? Więc pierwszą rzeczą, jaką jest, to to, że machine learning pozwala nam dostosować content strony do użytkownika. Pozwala dostosować i spersonalizować stronę. Teraz pokażę Wam, o co mi konkretnie chodzi. Każdy z Was na pewno korzysta ze Spotify'a. Tam jest taki fajny feature, że co tydzień jest Wasza lista piosenek układana specjalnie pod Was. Jeśli tam potrzebujecie te muzyczki, to ona bardzo fajnie działa. I z tego, co pamiętam, to Mariusz na którejś ze swoich prezentacji wcześniejszych mówił, że właśnie Spotify ma jeden z największych takich klastrów machine learningowych w Europie. Kolejnym przykładem jest z naszego rodzimego podwórka FinWeb. Akurat czy oni tutaj stosują machine learning, to Wam nie odpowiem, chociaż prostym badaniem takich wyników nie osiągniemy. Tu otrzymujemy jeszcze wartość, nawet ile procent jest w naszym zgłosie film. I jeszcze kolejnym przykładem jest też portal Lubimy Czytać. I tutaj są rekomendacje. I myślę, że taki sposób rekomendacji moglibyśmy osiągnąć tym, co pokazał nam Mariusz na prezentacji o grafach. Następny przykład, dlaczego machine learning, to odkrywanie nowych wzorców w zbiorach danych. I tutaj przez to rozumiem, na przykład odkrywanie, co użytkownik może chcieć kupić. To jest taki bardzo banalny przykład na podstawie zakupu mleka i obliczone są prawdopodobieństwa, co użytkownik może kupić. Natomiast tu już jest przykład bardziej produkcyjny, gdzie zostało zlecone konkretne badanie dla konkretnego sklepu. I na podstawie takiego opracowania właściciel tego sklepu odpowiednio rozkłada na półkach produkty, odpowiednio stosuje promocje, tak żeby mieć ten swój target jak najlepiej osiągnięty. Okay. Dalej mamy zdolności takie, które można by automatyzować, które ludzie robią na co dzień i one wymagają troszeczkę większej zdolności. I po przetrenowaniu moglibyśmy osiągnąć coś takiego właśnie przez machine learning. I tutaj fajnym przykładem jest rozpoznawanie pisma. Ale ostatnio jest jeszcze lepszy, ciekawszy przykład od Google'a. Oni udostępnili taką bibliotekę, taki model w sumie, gdzie przetrenowali bardzo, bardzo dużą ilość danych, obrazków i ten ich model potrafi opisać z dość niezłą skutecznością, co znajduje się na obrazie. Tak? Czyli wrzucamy mu obraz, a on mówi, że tam sobie lata jest w błądze. Tak? Na necie możecie znaleźć jakieś różne przykłady fakapów tego. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Musicie to ocenić sami. One niekoniecznie są poprawnie polityczne, więc nie chciałem ich wykorzystywać w prezentacji. No i jeszcze jednym takim przykładem, jak widzicie, machine learning też może mieć duże pole do popisu. To są takie systemy, gdzie ich konstrukcja normalnie wymagałaby zaprogramowania niemożliwej ilości czynników, niemożliwej ilości danych wchodzących i tak naprawdę czasem jest tak, że my nie wiemy, co do nas przyjdzie i jak do tego się zastosować. I to jest taka wiedza, gdzie konkretni ludzie, specjaliści są wymagani. Tutaj znowu jest też fajny przykład ostatnio Amazon Robotics, czyli w sumie taki oddział Amazonu, ogłasza co roku chyba, co jakiś tam okres czasu, konkursy na roboty do opakowania. No i bodaj chyba w tym roku
pierwszy raz na tym konkursie te roboty prześcignęły w pakowaniu ludzi, tak? Czyli stały się lepsze. I tutaj właśnie wykorzystano sieci neuronowe i tam chyba było już techniki typu deep learning, o których nie będę mówił, ale też jakby wywodzą się z machine learningu. Także to są tego przykłady. No i jeszcze pojawia się pytanie, dlaczego w ogóle teraz o tym mówimy, skoro pierwsze wzmianki o machine learningu możecie znaleźć sobie już z 1959 roku, gdzie już opisywano te metody wszystkie i algorytmy, ale wtedy po pierwsze nie było takich ilości danych i one nie były tak łatwo dostępne jak teraz. Macie internet, są smartfony, jest IoT, więc naprawdę ilość tych danych, które możemy poddawać analizie, jest olbrzymia i bardzo łatwo je akumulować, tak? Dzięki właśnie technologii. No i druga sprawa to jest zdolności obliczeniowe. Kiedyś też nie było takich zdolności obliczeniowych. Teraz na zwykłym takim przeciętnej klasy laptopie możecie przeprowadzić naprawdę ciekawe eksperymenty w bardzo rozsądnym czasie. No i te niektóre biblioteki, jak na przykład TensorFlow, już potrafi korzystać nie tylko z układów CPU, ale także z układów graficznych. Także tutaj jest ogromny znowu boost. No i dobra, możemy przejść do słów Inspa, jakie będzie tutaj używane. Zaczniemy sobie od czegoś, co to w ogóle jest machine learning, bo w sumie od tego powinniśmy zacząć. Więc jaka jest definicja machine learningu? Czyli uczenie się to jest proces, w którym system nabywa jakieś doświadczenie, czy poprawia swoje doświadczenie na podstawie danych, tak? Czyli my wkładamy jakieś dane, on coś tam z tymi danymi robi i dzięki temu ten system staje się lepszy. To jest takim najbardziej prostym wymaganiem. No i do dalszej prezentacji potrzebujemy wiedzieć, czym jest przykład, czym jest próbka, sample. No i sample może być praktycznie wszystko, co można opisać featurem, co to jest feature, to będzie za chwilę. No i ja zastanawiałem się, jakie można by tutaj zaproponować próbki i myślę, że jako, że to jest PHP-con, to nikt się nie zdziwi, że wybrałem piwo. Więc piwo, wyobraźcie sobie, że te butelki z piwem to są nasze próbki. No i jakie one mogą mieć featurey, tak? Czyli ten feature to jest coś, co w jakiś konkretny, skończony sposób opisuje naszą próbkę. Czyli mamy takie piwo i ono może mieć, takie sobie wybrałem, jakieś skończone featurey, jakiś tam wskaźnik U, czyli tej goryczki, tak? Widzicie, ma zakres 0 do 120. Alkohol, no to jest dla wszystkich jasne. Ekstrakt, czyli ile jest tego piwa w piwie. No i jakieś tam wartości kolorystyczne. To ktoś zna piwa, to na pewno bardziej się w tym orientuje. Ja tutaj nie będę wchodził w większe szczegóły. Także mamy nasze sample i mamy nasze featurey. Mniej więcej to już wiecie, co to jest. No i bardzo często pojawia się coś takiego jak feature vector, no to myślę, że jest dla nas oczywiste, że to są te feature'y zebrane w nasz R. Czyli bardzo, bardzo prosta reprezentacja takiej próbki sample. Często w machine learningu mówi się o pozyskiwaniu tych feature'ów, tak? Bo te feature'y nie zawsze leżą na ziemi, nie zawsze to jest coś oczywistego, co można zdobyć czy zakumulować, czasem trzeba je sobie wydobyć. No i cały taki proces wydobywania tych feature'ów to nazwiemy feature extraction. No i tu macie przykład, ja mam taką etykietkę tego piwa, czyli mam ten mój sample, no i muszę jakoś te feature'y teraz stąd wydobyć, tak? Czyli muszę chociażby to przeczytać. No i tutaj pojawi się potem też problem taki, że na przykład ja tej pierwszej wartości, tej goryczki, tej etykiecie nie widzę, tak? Czyli nie mam. Potem porozmawiamy, co można z tym zrobić. Okej. No i na końcu trzeba też wiedzieć, że te wszystkie nasze próbki czy przykłady ubieramy w jakieś tam całe sety treningowe, czyli naszym treningowym setem będzie taka lodóweczka z tyłu, tak? I możemy zacząć sobie trenować. Dobra. Jeśli chodzi o słownik, który jest nam potrzebny, to na razie wszystko. Teraz porozmawiamy o sposobach uczenia się. Generalnie są tutaj trzy i sobie przejdziemy przez każdy po kolei. Więc pierwsze, najbardziej powszechne i takie klasyczne, to jest uczenie nadzorowane. W uczeniu nadzorowanym, ten wykresik może jest troszeczkę zawiły, ja postaram się to prosić wytłumaczyć. Uczenie nadzorowane polega na tym, że my, mając nasze próbki, jakoś je tagujemy, oznaczamy. Dodajemy im etykietę, tak? Czyli mówimy, co one dla nas oznaczają.
I teraz mamy nasz algorytm i my mówimy temu algorytmowi, tu masz wejście, tu masz wyjście. Czyli wiemy, co chcemy uzyskać na wejściu i wiemy, co chcemy uzyskać na wyjściu. I zadaniem tego algorytmu jest wyprodukowanie takiego modelu, który będzie potrafił to wyjście generować na podstawie wejścia. Czyli on będzie starał się generalizować jakieś reguły, które istnieją, albo je odnajdować w tych danych. No i taki wytrenowany model oczywiście musi jeszcze przejść jakąś weryfikację, tam może następować tuning parametrów, tego typu sprawy. No jak wszystko fajnie działa, to lecimy na produkcję. Chociaż to nie zawsze jest takie proste. No i uczenie nadzorowane, tutaj mamy typy problemów 2, czyli klasyfikacji i regresję. Przy klasyfikacji możemy ją wykorzystywać do czegoś takiego jak na przykład detekcja oszustw. Tutaj klasyczny przykład to karty kredytowe i transakcje nimi przeprowadzane. Do rozpoznawania obrazków, co już mówiliśmy, jakaś diagnostyka, inne tego typu sprawy. No i regresja, czyli problemy bardziej liniowe, czyli jakieś predykcje, przewidywania i tak dalej. Ok, mamy uczenie nienadzorowane. Teraz mamy uczenie nienadzorowane. Tutaj, jak można się domyślić, nie mamy wyjścia, tak? Czyli mamy wejście, ale nie wiemy tak naprawdę, co chcemy uzyskać na wyjściu. I rolą algorytmu jest to, żeby znaleźć jakieś reguły, które wiążą nasze dane i spróbować je w ten sposób powiązać. Czyli nasze całkowicie chaotyczne i gołe, surowe dane układane są w jakieś grupki. Tak? Te grupki być może sobie jakoś nazwiemy, być może nie. To już zależy od problemu, który zrozumiemy. No i znowu poddajemy taki model weryfikacji. Jeśli te wyniki są dla nas satysfakcjonujące, no to system leci na produkcję. Co znowu nie jest takie proste. No i uczenie nienadzorowane tutaj. Znowu mamy dwa rodzaje problemów. To jest klastrowanie, czyli to, co wam przed chwilą powiedziałem. I jeszcze redukcja wymiarów. Czyli uczenie nienadzorowane może nam także pomagać w jakby pozyskiwaniu tych feature'ów, pomniejszaniu tej ilości feature'ów, które możemy potrzebować. Bo ja wam pokazałem to piwo, które miało 4 feature'y. Wyobraźcie sobie, że są takie próbki, które tych feature'ów będą miały 10 tysięcy, tak? Jak na przykład obrazek. Obrazek składa się 100 na 100 pikseli, tak? Możecie sobie łatwo przemnożyć. I każdy z wartość tego piksela, to jest jakaś tam też wartość 3 kolejnych kolorów RGB, to razy to i macie niesamowicie dużą wartość tych feature'ów. OK. No i trzeci rodzaj uczenia to jest uczenie takie ze wzmocnieniem, tak zwane. I tutaj w skrócie to polega na tym, że my znowu mamy jakieś dane, mało o nich wiemy, ale wiemy to, że możemy powiedzieć temu naszemu systemowi, co się dzieje, jeśli on podejmie jakąś decyzję na podstawie tych danych. I czy ta decyzja będzie pozytywna czy negatywna, czyli dajemy mu taki feedback, taka tam jest. Czyli sprzężenie wzrokowe, tak? Czyli algorytm podejmuje jakąś decyzję i mówimy, ona była trafna. No dobra, no to teraz daję takie dane, ta decyzja była zła. No to znowu on sobie przelicza jakieś tam powiązania, inne rzeczy. To jest dużo matry tam i tak dalej. No i w ten sposób uzyskujemy jakiś wynik. No i tutaj klasycznie to są jakieś zdolności, gdzie te systemy muszą się uczyć, gdzie one działają na przykład w systemie nieznanym, tak? Czyli puszczamy takiego naszego robota do dżungli, no i on sam się uczy, czy potrafi się tam nawigować po niej, czy nie. No jakieś tutaj jeszcze są zastosowania w grach i tego typu rzeczy. Ok, no to teraz jakie mamy problemy? I ja tutaj zastosowałem bibliotekę PHPML. Tak się składa, że jestem jej autorem. Właśnie nie rozumiem, dlaczego wcześniej ktoś powiedział, że tam jest reklama i tak dalej. Nie wiem, nie bójmy się reklamować swoich rozwiązań. To jest jakieś dziwne u nas taki nawyk, że każdy się boi. No dobra, jak się komuś się spodoba, to się nie spodoba, proszę bardzo. Te przykłady będę starał się pokazać działającymi więcej. Okay. Pierwszy rodzaj problemu to jest klasyfikacja, czyli bardzo klasyczny problem, gdzie my mamy jakieś dane i przypisujemy im jakieś etykietki, tak? No i żeby tutaj nawiązać do tego naszego piwnego przykładu, wiemy, że piwa mają różnego rodzaju typy, tak? Czyli są jakieś tam portery, pitnery, ale i tak dalej.
podstawie danych. Mamy tutaj zebrane te piwa, mamy zebrane wartości i ich typy, tak? Niestety ja ich zebrałem zbyt mało, więc ten przykład nie zadziała, ale być może ktoś będzie chciał się pobawić i spróbować zbudować taki model, który na podstawie tych trzech wartości będzie wykrywał rodzaj piwa. Ja wam chciałem pokazać bardziej klasyczny przykład klasyfikacji, który jest pokazywany praktycznie wszędzie. To są kwiaty irysa. I tutaj problem polega na tym, że mamy trzy gatunki, trzy odmiany tego irysa i one, jak widzicie, różnią się minimalnie. I te różnice polegają na wysokości i szerokości tych płatków. Żeby było trudniej, te płatki rozróżniamy, jest płatek większy i płatek mniejszy. No i tu macie przykład takich danych zebranych w tablicy, czyli mamy wysokość i szerokość płatka mniejszego i wysokość i szerokość płatka większego i klasę naszego irysa. Ok. Można by się zastanowić, jak rozwiązać ten problem w sposób klasyczny, tak? Czyli spróbować sobie te dane zwizualizować. Tu widzicie, jest macierz wszystkich możliwych kombinacji tych wysokości i szerokości. No jak widać, są takie case'y, gdzie te wartości się mieszają, tak? Czyli ten problem nie będzie do rozwiązania w taki sposób, że oddzielimy sobie to jakąś liną. Czyli nie możemy powiedzieć, że wysokość większa od 5, szerokość większa od 6, no to jest tam ta setosa. To w taki sposób nie zadziała, bo tutaj te relacje są bardziej złożone. Ok, jak wyglądałby kodzik do rozwiązania tego problemu? Jak widzicie, nie jest tego za dużo. Ja pozwoliłem sobie całą tą bazę tych irysów od razu załadować w bibliotekę, czyli możecie jedną linijeczką sobie stworzyć i w tym datasecie macie od razu wszystkie te dane, które wam pokazałem z tej tabelki załadowane. Ich tam jest chyba 150 przykładów. Następnie tworzymy sobie split. O tym sobie porozmawiam później, ale to jest coś, co zapewni nam możliwości testowania i sprawdzania skuteczności tego algorytmu. Czyli w skrócie mogę wam powiedzieć, że dzielimy ten zbiór na zbiór testowy i zbiór uczący. W jakiejś tam proporcji określonej, tutaj chyba 30%, czyli 70% danych będzie nam służyła do tego, żeby ten algorytm uczyć, a 30% żeby go testować. No i tak podzielony zbiór możemy sobie użyć w naszym algorytmie. Ja tutaj wybrałem algorytm K najbliższych sąsiadów. Tworzę sobie taki klasyfikator, no i zaczynam go trenować, czyli daję mu te nasze treningowe sample i treningowe labele, tak? Czyli możecie też spotkać label z czasem też targety w literaturze piszą. No i tak zbudowany klasyfikator, przetrenowany, on już jest gotowy do użycia i może tutaj można nie wywołać metodą predict, spróbować przewidzieć rodzaj tych płatków. No i tutaj w konstruktorze dajemy mu testowe sample, tak? Czyli wchodzą dane, których on nigdy wcześniej nie widział, tak? Nauczyliśmy go na 70% danych, które wcześniej zebraliśmy i oznakowaliśmy. Teraz jest ten fajny moment, kiedy on ma dane, których nigdy nie otrzymał, czyli następuje wykorzystanie tej mocy, tego uczenia się. No i mamy te nasze przewidziane próbki. No i możemy sobie spróbować wydrukować, jaka jest celność tego algorytmu, tak? Czyli dajemy mu te przewidziane próbki i te ich prawdziwe labele. No i tutaj nam wyjdzie jakiś procent skuteczności, jak starczy czasu, to wam później pokażę, jak to działa. Raczej starczy. Ok, to była klasyfikacja. Teraz regresja. Regresja jest też problemem bardzo klasycznym, matematycznym, gdzie czasami wystarczy zwykły Excel do rozwiązania. Ja posłużę się takim przykładem, gdzie w jednej wartości będę miał przejechane kilometry, w drugim cenę samochodu, tak? Czyli chcielibyśmy spróbować sobie przewidywać cenę samochodu na podstawie tego, ile zostało tam nabitych tych kilometrów. To jest taki bardzo prosty przykład, natomiast spróbujcie sobie wyobrazić, jeśli tych parametrów byłoby więcej, tak? Możemy tutaj dołożyć rok produkcji, markę, model itd. i ten problem zaczyna się
komplikować. Natomiast tak prosty problem możecie sobie rozwiązać klasycznie na wykresie. Czyli rysujemy sobie te punkty na jakiejś tam płaszczyźnie, no i wyznaczamy linię trendu, tak? Mniej więcej jestem wam w stanie teraz powiedzieć, tak, z jakimś tam procentem prawdopodobieństwa, jaką tą cenę osiągnie pojazd po przejechaniu danego kilometra. Jeśli mielibyśmy tych fisherów 3, no to też by się dało to zwizualizować. W trzech wymiarach jeszcze możemy, w 4, 5, 6 i 50 tysiącach będzie już problem. Dlatego mamy te algorytmy regresyjne. Jak mógłby wyglądać kodzik, żeby to rozwiązać? No to tutaj tym razem ja te sample ładuję prosto za raja. Czyli mamy sample i targety, tak? Wiem ile mil wpływa na jak, ile mil to jaka cena. Znowu buduję sobie jakiś mój estymator. Tym razem będzie to estymator, muszę po prostu tłumaczenie, najmniejszych kwadratów, tak? To jest skład. Okay. Metoda najmniejszych kwadratów i trenujemy sobie nasz model, regression train. Tutaj moglibyśmy sobie po treningu spróbować wyciągnąć współczynniki, które budują nam tą linię trendu. Czyli to jest coś, to jest to, co pozwoli nam zbudować równanie, żeby narysować tą linię. Przy okazji mogę wam powiedzieć, na czym ta metoda najmniejszych kwadratów polega. On stara się narysować tą linię w taki sposób, żeby suma tych odchyleń od każdego z punktów, a właściwie ich kwadrat, bo będą plusowe i minusowe odchylenia, był jak najmniejszy. Co tutaj jest akurat pożądane, aczkolwiek tak jest nie zawsze. Będziecie, jak ktoś będzie spróbował wejść głębiej w ten temat, to może przeczytać, że czasami zbyt mała ta suma tych kwadratów, czyli zbyt dobrze wytrenowany model, jest modelem przetrenowanym i będzie miał tą skuteczność mniejszą. OK. Mamy naszą przetrenowaną regresję, no i wprowadzamy wartość, której ona nigdy nie widziała, 35 tysięcy mil i mamy naszą cenę. No tutaj warto by było jeszcze zaimplementować właśnie na przykład spróbowanie wyciągnięcie tej wartości kwadratu tych błędów, o której wam mówiłem. No to niestety jeszcze nie jest zaimplementowany, ale projekt jest na GitHubie, więc możecie śmiało to pull requesty zakładać. Poproszę. Klastrowanie. Klastrowanie, czyli uczenie nienadzorowane. Tutaj problem polega na tym, żeby te dane pozbierać w grupy, co już wcześniej było mówione. Te dane mogą być na przykład takie. Z pozoru wydają się bardzo chaotyczne, czyli to są prawdopodobnie jakieś współrzędne, jakieś X i Y. No i chcielibyśmy te nasze próbki, być może to są jacyś ludzie w jakichś miejscach, spróbować pogrupować. No i znowu to jest bardzo fajny przykład, który możemy rozwiązać na papierze, zarówno taki dałem. Jakbyśmy chcieli narysować te punkty na kartce, to one wyglądałyby tak. Czyli ewidentnie widzę, że tutaj są trzy grupki, które mogę jakoś sobie tam nazwać. No i tak na tym polega mniej więcej klastrowanie. Ten algorytm nasz przychodzi i dzieli sobie te grupki na trzy zbiory w ten sposób. No wiadomo, jeśli tych feature'ów byłoby dużo, dużo więcej, to problem byłby bardziej złożony. Natomiast tutaj warto zaznaczyć przy klastrowaniu, że bardzo, bardzo dużą rolę gra jakby losowość. Tutaj stan początkowy jest kluczowy. Jest na to parę metod, jak z tego wybrnąć, ale pokażę wam jako ciekawostkę, jak ten zbiór może zostać podzielony przez ten algorytm. Tutaj punkty te nasze początkowe, które zostały zainicjowane, żeby podzielić, no, wpadły w takim momencie, że ten algorytm uzyskał satysfakcjonujący wynik w takim sposobie. I widzicie, może byście tego tak nie podzielili, chociaż z drugiej strony to też może coś oznaczać. No i to jest taki demonstracyjny przykład. W rzeczywistości to zazwyczaj wygląda na bardziej złożone i tutaj rysowanie sobie ołówkiem na kartce nic nie da, dlatego te algorytmy warto wykorzystywać. No i znowu kawałek mięsa, jak to wygląda w kodzie. Mamy nasze zbiory. Ja tutaj celowo, jak widzicie, zrobiłem jedne tak bliżej tam lewego dolnego rogu, drugie bliżej prawego dolnego rogu. No i robimy sobie nasz model klastrowania. Tutaj używamy znowu algorytmu K-średnich z jakąś tam wartością 2, czyli ile ma znajdować punktów najbliższych. I te nasze dane wrzucamy.
wrzucamy do wykryty klaster, no i otrzymujemy tabelkę, która już pokupowała te punkty i określiła nam te klastry. To jest bardzo trywialny przykład. Dla większej ilości feature'ów, czyli większych wymiarów, zadziała to bardzo podobnie. Ok, no i to są trzy takie klasyczne przykłady problemów uczenia nadzorowanego i nienadzorowanego. Natomiast w samym machine learningu możemy spotkać inne jeszcze klasy problemów. Mianowicie preprocessing, czyli nie zawsze te wszystkie dane, które mamy zebrane już w naszych feature'y, nadają się do tego, żeby przetwarzać je machine learningowo. Czasem wymagają one jakiegoś przekształcenia, czasem wymagają one jakiemuś uśrednieniu lub uzupełnieniu. No i ja Wam tam na początku pokazywałem przykład z tą etykietą, gdzie nam brakowało tych danych. Czyli mamy jakąś tablicę, no i ona tu ma jakieś nule. No i jest taki bardzo fajny sposób, nie wiem, czy to się po polsku też mówi imputacja, ale gdzieś tam w prasie czy w literaturze angielskiej to jest imputer, zazwyczaj tak to nazywają. No i on, tworzymy sobie takiego imputera, mówimy mu, jakie wartości chcemy podmieniać, jaką strategią. Tutaj jest strategia średnich, na jakiej kolumnie, czyli mówimy, że na kolumnach. No i nasze dane, musimy ten imputer najpierw przetrenować, czyli nakarmić jakimiś danymi, a następnie możemy tymi samymi danymi, no tutaj w tym przykładzie te same dane używamy do przekształcenia, tak? Ale taki imputer może zostać stworzony na jakiejś próbce, która jest reprezentatywna, a potem ten transformer używać cały czas. No i widzicie, że te nule zostały uśrednione na podstawie wartości z kolumn. Tak? Taką inną popularną też strategią jest strategia częstości, czyli nie odliczam średnich, tylko biorę najczęściej powtarzającą się wartość. No i te też jakieś fajne rezultaty można w ten sposób uzyskać. Oczywiście to wszystko podlega weryfikacji. Ok, ekstrakcja tych feature'ów. Ja Wam ciągle pokazuję feature'y numeryczne, ale w machine learningu, a właściwie w większej części problemów, z reguły te problemy, te nasze dane są przykładowo w formie tekstowej, tak? Czyli powiedzmy, że dla przykładu chcielibyśmy klasyfikować jakieś teksty. Możemy na przykład próbować dowiadywać się, czy tekst ma jakąś konotację pozytywną czy negatywną. Czy to jest jakiś hejt, czy to jest coś pozytywnego. No i jak wydobyć te feature'y z takiego tekstu? Tutaj mamy taką popularną technikę tokenizacji i zliczania tych tokenów. I macie do dyspozycji taki token count vectorizer. Jego możecie zainicjować jakimś tokenizerem. Tutaj na przykład są spacje, czyli on ten tekst zacznie dzielić po spacjach. Tam do wyboru są jeszcze chyba dwa inne tokenizery, które możecie użyć. Możecie oczywiście napisać swój taki tokenizer i ten tekst dzielić po spacjach. No i taki nasz vectorizer do tokenizacji nakarmiony tymi samplami może zacząć działać. Możecie sobie zobaczyć, jaki on zbudował słownik, czyli jakie wydobył wyrazy. A jeśli chcemy te nasze dane przekształcić, to wrzucamy mu do metody transform. No i na wyjściu otrzymujemy taki wielki array i on mniej więcej znaczy tyle, że na podstawie tych naszych danych system zbudował słownik. No i każde słowo z tego unikatowo, tak? Bierzemy każde słowo unikatowo i mówimy mu, no, ile razy wystąpiło, tak? Czyli to ma ściśle określone znaczenie, mają na te indeksy, tak? Czyli tam jakieś słówko na indeksie 1 w tym pierwszym sample wystąpiło raz, tak? W drugim 0, w trzecim 0. No i mamy ładnie zbudowany numeryczny feature vectory, które możemy zacząć używać już w naszych klasyfikatorach. Takie dane bardzo fajnie potem podlegają na próbce, chociaż w praktyce to jest z reguły trudniejsze. Ok, powiedzmy, że mamy już te nasze feature'y, mamy wszystko fajnie wydobyte. No i teraz, ja Wam nie mówiłem, ale te wszystkie algorytmy zostały skonstruowane już tak, jak wcześniej, w latach tam od 59 w górę. To są bardzo stare rzeczy, nie trzeba się w ogóle tym martwić, ani tego implementować, bo to wszystko jest. Trzeba tylko wybrać jakiś dobry algorytm. No i jak to właśnie zrobić? To Wam już pokazywałem, że możemy sobie te nasze zbiory dzielić
na zbiór testowy i zbiór uczący. Co w przypadku, gdy właśnie mamy taki podział randomowy? No i zobaczcie, że pechowo może mi się ten zbiór podzielić w taki sposób, że on weźmie pierwsze dwa sample do zbioru uczącego, a drugie dwa sample do zbioru testowanego. No i jaka będzie skuteczność? Zero. Bo system w ogóle tych nie nauczy się na tych samplach naszych testowych. Żeby takie coś rozwiązać, możemy sobie użyć innej klasy, Stratified Random Speed, gdzie ten podział zostanie zrobiony porówno. Czyli tutaj ten podział zbuduje się pół na pół, mamy 50%, czyli pół danych poleci do zbioru testowego, do uczącego, a pół do uczącego. No i on sobie wybierze porówno, tak? Czyli widzicie, mamy 4 próbki A, 4 B, czyli dwie próbki A polecą do testowego, dwie do uczącego, dwie B do testowego i tak samo dwie B do uczącego. No i w ten sposób możemy lepiej sobie to podzielić. No i taki podział, te dwa zbiory, mogą nam posłużyć właśnie do weryfikacji tego modelu, tak? Czyli możemy sobie wybrać jakiś algorytm średnich, dobra, nie zadziałał, to bierzemy sobie na przykład algorytm jakiś tam drzewiasty, supervector machine, cokolwiek innego. No i w ten sposób sprawdzać tą skuteczność. Teraz oczywiście nie wszystko, ja wam tak mówię troszeczkę po łebkach, żeby was do tego zachęcić i pokazać, że to nie jest wcale takie trudne, natomiast tam, jeśli chodzi o weryfikację i sprawdzanie, to jest tego troszeczkę więcej. Ok, no i to wszystko, co wam pokazałem, za każdym razem wymagałoby konstruowania tych estymatorów, budowania tych wszystkich klas i karmienia ich danymi, więc powstał jeszcze taki obiekt, który się nazywa pipeline. No i pipeline przyjmuje nam cały array transformatorów i ten nasz estymator, czyli coś, co będzie przewidywało dane. No i tu widzicie, jest przykład taki, że budujemy sobie dwa transformatory. Pierwszy będzie uzupełniał te nule, strategią najczęściej powtarzających się wartości, a drugi transformator to jest normalizer, który będzie przeliczał i sprowadzał te wartości z jakąś tam do postaci normalnej. To są takie zagadnienia matematyczne. No i te nasze sample i targety możemy już do takiego pipeline'a wsadzać i nie musimy przejeżdżać przez każdy z tych transformatorów i estymator, tak? Czyli tak stworzony pipeline możemy od razu na nim trenować i od razu używać go do predykcji, tak? Czyli tutaj dla tego przykładu wrzucam o 4 zera, no i on mi o 4. Dobra. No i teraz przykładowe aplikacje, jakie mi się dało napisać tutaj. Chociaż wiadomo, że można by pisać, nie ma tyle czasu. Jeszcze to jest taki pilny sędzia. To sobie może napisać każdy z was. Wystarczy, że zbierzecie sobie w jakimś pliku CSV te piwa. Mamy tam pierwsze trzy kolumny, to są te wartości, o których ja wam mówiłem wcześniej. Ta wartość tym kolorem, no niestety ona się pojawia bardzo rzadko na etykietach, więc jej nie wpisałem. No i czwarty feature to jest score, czyli jakaś tam powiedzmy ocena od 1 do 10. Mogliby się zrobić to 1 do 6, to już wszystko zależy od nas. No tak informacyjnie jeszcze tu są nazwy tych piw, to bardziej do mojej wiadomości, żeby to wiedzieć, jak to działa. No i jak zbudować sobie tego naszego sędziego? Ładujemy sobie te nasze example z bazy, z CSV. Jest do tego gotowa klasa, CSV dataset. Wskazujecie tylko plik i mówicie, ile pierwszych kolumn to są feature'y. Trzy pierwsze kolumny to są feature'y, on czwartą kolumnę weźmie jako ten nasz label, jako ten nasz target. Mamy nasz dataset, dzielimy sobie go porówno, czyli staramy się zbudować zbiór uczący i zbiór testowy. Ja tutaj dałem taki mały procent, bo można się z tym pobawić i spróbować te wartości pozmieniać. Następnie budujemy nasz klasyfikator, inicjujemy go jakimś tam parametrem, innym niż domyślnym. Tutaj będzie kernel nieliniowy w przypadku na Supervector Machine. Trenujemy nasz klasyfikator tymi naszymi testowymi zbiorem uczącym, sample labels, no i przewidujemy jakieś tam przykładowe dane ze zbioru. Zaraz spróbujemy to uruchomić. No i możemy sobie wydrukować tą naszą zdolność, tą naszą skuteczność.
A dla nowego piwa, załóżmy, że ja jestem sobie w sklepie i widzę jakieś piwo, wprowadzam trzy wartości. Nie mogę sobie na przykład spróbować przewidzieć, czy mi to piwo zasmakuje, czy nie. Teraz spróbujemy to wpalić. Te wszystkie przykłady są na gicie, więc możecie sobie je próbować tam sami wpalać. No i widzicie, że akurat ta skuteczność tu wyszła 42% i ocena dla tego piwa, które wprowadziłem, to 4. Ale odpalmy sobie to parę razy. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tak? Bardzo ciekawa sprawa. Za każdym razem jest inna skuteczność i inna ocena. No i teraz możemy zacząć zadawać pytania, dlaczego tak się stało. No ja obstawiam, że tych danych było za mało, tak? No 25 niestety mu nie wystarczy. Albo być może dla tych ilości etykiet, na przykład od tej skali mojej od 0 do 10, od 1 do 10, było tych przykładów za mało. Gdybym spróbował zrobić sobie oceny od 1 do 6 i przepuścić to przez ten algorytm, to może ten wynik byłby lepszy. No ale to jest właśnie machine learning i cały data science, że tak naprawdę oprócz danych najważniejsze jest pytanie, co my z tych danych chcemy wyciągnąć. No i tutaj trzeba eksperymentować, bo inaczej się nie dowiemy. Ok. Drugi przykład. Drugi przykład jest może bardziej taki realny. To rozpoznawanie języka. No i tutaj mamy taką próbkę danych, gdzie wprowadzamy jakieś zdanie i w jakim on jest języku, tak? Tutaj też jest ileś tam tych przykładów. To są bardzo małe zbiory z ogółu, żeby nie przesadzać. Ja też nie miałem czasu ich tworzyć. No i budujemy nasz kod, który to będzie próbował robić. Tym razem to wygląda troszeczkę inaczej, czyli ładujemy to nasze example, konstruujemy tego naszego vectorizera, który nam pociacha te słówka. Tutaj jest word tokenizer, czyli coś, co będzie próbowało nie tylko po spacji, ale dorzuci wszystkie przecinki, kropki i tak dalej. Mamy te nasze sample już po transformacji. No i znowu próbujemy je sobie załadować jako dataset. Podzielić je sobie porówno, 70% będzie trenowało, 30% będzie sprawdzało. Budujemy sobie znowu klasyfikator, trenujemy te dane, wyciągamy je do jakiegoś araya, no i drukujemy sobie skuteczność. Zobaczmy teraz, jak nam to zadziała. Tutaj wynik jest zdecydowanie bardziej stabilny, tak? Czyli tam widzicie, jest ta randomizacja, no bo wynik ewidentnie jest jeden różny od drugiego. Wiadomo, że te dane się różnie polosują między biurem uczącym się a treningowym, ale skuteczność jest już powyżej 90%, mogłbym powiedzieć, że zawsze powyżej 95%, tak? Czyli tak zbudowany klasyfikator, jak ja mam tam zdanie, którego on nigdy nie widział, to mam 95% szans, że on przepasuje mi dobry język do tego. Oczywiście tylko dla tych trzech języków, którym ja go nakarmiłem, tak? To trzeba o tym pamiętać. Okej, no i proste. Dobra, podsumowanie. Ja bym chciał, żebyście coś zapamiętali z tego, bo może to było trochę dużo informacji, to jedną bardzo ważną rzecz, że najważniejsze, oprócz oczywiście danych, jest pytanie. Czyli wy musicie tak naprawdę wiedzieć, co próbujecie z tych danych wyciągnąć i uzyskać. Bez tego nie ma zabawy. Czasem być może sami będziecie szukać tego pytania. Druga sprawa, jest dużo algorytmów i technik. Ja nawet wam tu nie chciałem was przynudzać i pokazywać tego wszystkiego, ale w dokumentacjach tych bibliotek jest zazwyczaj wszystko ładnie opisane, plusy i minusy używania, jakie algorytmy, na jakie dane są podatne i gdzie mogą zacząć się problemy. Także warto to zapamiętać. No i aplikacje, jak wam pokazałem, mogą być bardzo proste, od paru linijkowych do mega, mega, mega skomplikowanych. Mówimy już o rozpoznawaniu tych obrazów, czy na przykład klasyfikacji bardzo dużych złożonych. No i czasami, jak było widać po tym pilnym sędziu, nie da się znaleźć dobrych odpowiedzi. Ja zbudowałem dwie takie produkcyjne aplikacje, które działają
gdzieś tam na produkcji i służą do przewidywania czy tam detekcji rodzaju dokumentu tekstowego, na podstawie tekstu one go klasyfikują, czy to jest jakaś tam faktura, czy to jest specyfikacja. I to tutaj zadziałało bardzo fajnie. Natomiast drugim tematem była deduplikacja, czyli szukanie duplikatów w zbiorach danych. No i tutaj niestety problem okazał się bardziej złożony, no i trzeba było naprawdę wczytać się, wgryźć i mega, mega skomplikowane zagadnienia rozgryźć. No i jak widzieliście, niestety jakieś tam bazowe zdolności matematyczne są wymagane. Okej, no i teraz jest ten niezręczny moment. Czy są jakieś pytania? Mam pytanie dotyczące przetrenowania, bo wspominałeś o tym, więc jak się przed tym zabezpieczyć, albo w którym momencie stwierdzić, że ta sieć jest przetrenowana? Więc jeśli chodzi o przetrenowanie, jeśli sami zobaczycie ten moment, kiedy model jest przetrenowany, bo dla wchodzących danych będziecie dostawać jakieś śmieci. Natomiast zabezpieczyć się da w ten sposób, że zmniejszacie ilość danych, które dajecie do uczenia się. A oczywiście na to nachodzą jeszcze parametry, także ten temat jest na tyle skomplikowany, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi. To jest, ja bym powiedział, nawet zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że tutaj się poszukuje dobrej odpowiedzi. Często jest tak, że coś, co wydaje się oczywiste, i po wprowadzeniu tych danych i przemierzeniu przez ten algorytm wychodzi zupełnie co innego, tak? Wam się wydaje, że on powinien zadziałać super mega fajnie, bo macie fajne feature'y, fajny sample. Wszystko elegancko jest wygubane. Wrzucacie to do algorytmu, no i wychodzi skuteczność 50%, tak? Czyli możecie sobie rzucać monetą, no to jest bez sensu. Czasem po prostu nie da się znaleźć takich generalnych powiązań, które potrafią to dobrze ocenić. Tutaj na początku. Pytanie było, tu było akurat na podstawie małej ilości danych, a co jeżeli masz dużej ilości danych i budujesz ten model i w jaki sposób go zapisujesz, żeby potem tak naprawdę go tego odpytać? Tak, to jest dobre pytanie. W mojej bibliotece nie da się tego zrobić. Możesz sobie spróbować sterylizować ten obiekt. Niektóre estymatory tam się uda zrobić, niektóre nie. Natomiast ten temat właśnie jest bardzo często pomijany w tych wszystkich bibliotekach. Trzeba się tam gdzieś wczytać głębiej w dokumentację i żeby zapisać sobie ten model na przykład do pliku, tak? Czyli dzisiaj go uczę, zapisuję do pliku, a jutro z tego pliku wczytuję i używam tylko do predykcji. To się oczywiście da zrobić, bo wynikiem trenowania tego modelu jest jakiś zbiór reguł, które te dane wiążą. I ten zbiór reguł można najbardziej zapisać do pliku. To są z reguły jakieś wartości numeryczne, potem z tego pliku wczytać, tak? W mojej bibliotece to jest do zrobienia. Na przykład w bibliotece, której ja bardzo się inspirowałem, to jest Pythonowa biblioteka StackIntel. I tam oni radzą, żeby tak wytrenowany klasyfikator po prostu sobie wrzucić w ten tabel pythonowy i go serializować w pliku. Potem się taką zmienną się wczytuje z tego pliku, no i jest gotowy klasyfikator czy wytrenowany. Czy użycie określenia sztucznej inteligencja to jest właściwie wobec maszyny? Dla mnie, czy to jest nieodpowiednie określenie? To jest bardzo otwarte pytanie. Czy to jest jakiś rodzaj sztucznej inteligencji? Na pewno tak. Natomiast bez danych i bez tego pierwszego uczenia się nie będzie odpowiedzi. Czyli my musimy jawnie powiedzieć, jaki problem chcemy rozwiązać. Czy można to nazwać sztuczną inteligencją? No, musicie to sami ocenić. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tego skryptu, który rozpoznaje język. Czy jeśli mu tam podamy jakieś słowa, jakieś zdanie, które nie były wcześniej w tym datasecie, to czy on też zadziała? Tak, wam tam pokazywałem. Ten zbiór został podzielony 30-70, czyli 30% danych została przeznaczona do testu. I to są te dane, które nie wlecą do tego algorytmu, on ich nie widzi. Czyli ja używam na 10 zdań, 7 używam do trenowania, 3 są takie, których on nie widział i potem próbuję mu je wrzucić, tak? Masz ten tekst, jaki jest język. Wy widzieliście 95%, w 95% przypadkach odpowiedział poprawnie, nie widząc tych danych wcześniej. A
no to kwestia wydajności w porównaniu do innych języków, jeśli chodzi o przeprowadzenie tych algorytmów na dużych zestawach. No więc tak, to wszystko się dzieje, to są obliczenia z reguły matematyczne, najczęściej dziejące się bezpośrednio w procesorze. Jeśli chodzi o PHP, to sami wiecie, jak jest z wydajnością. W porównaniu do na przykład Pythona, moim zdaniem jest podobnie. Natomiast problem zaczyna się z pamięcią, tak? Tutaj niestety przy mega dużych zbiorach ta pamięć przyrasta niekoniecznie tak, jak byśmy się spodziewali. Natomiast ja klasyfikowałem zbiory wielkości 2,5 miliona próbek. No i to działało, tak? Wprawdzie trzeba było tam 40 giga pamięci, ale działało. Macie, możecie teraz, jest wszystko w chmurze takiego AWS-a, stawiacie instancję, tak? Znamy taka X1, 2 tera RAM-u. Matrenowanie. Mam jeszcze pytanie odnośnie biblioteki, bo powiedziałeś, że byśmy nie chcieli tego, tylko z jednej strony. No to pochwała się w tym razie, jaki będzie kolejny rozmowa, bo ja czytałem o biblioteki i opowiadam, bardzo fajna jest. Pytanie, jak masz pewien plan narodny i rozwój? Jako takiego większego planu nie mam, natomiast na pewno chciałbym, żeby pojawiły się takie feature'y, które pomogą w bardziej produkcyjnych tutaj zastosowaniach, bo na razie na przykład brakuje choćby tego zapisywania, co na pewno by się przydało. No i kwestia potem jakichś też testów performance'owych i tak dalej. No nie wiem, tutaj jestem otwarty. Jak ktoś chce dołączyć, zapraszam. Cześć. Mam takie pytanko, bo wspominałeś tutaj o tym próbkach, 2,5 miliona próbek. I mam pytanko, ile czasu trwa takie machine learning? No więc tak. Trenowanie trwało około 1,5 godziny. Problemem w tych 2,5 milionach próbek nie był czas, nie, bo to fajnie szło, tylko ta pamięć, przetaczanie tych wszystkich obiektów. Także tutaj być może udałoby się to nawet przyspieszyć. Tutaj jeśli chodzi o na przykład pytonowe rozwiązania, Python Stack Trace, tam można wykorzystać więcej wątków, czyli jeśli macie procesor na przykład tam 6-wątkowy, to coś taki proces na pewno przyspieszy. Tak? Ja też wykorzystywałem produkcyjnie tą bibliotekę Stack Trace i tam właśnie ilość wątków, to bardziej już był skrypt pytonowy, który tam przeprowadzał jakieś obliczenia, ale ona tutaj pozwoliła na przykład przy 4 wątkach i 2 wątkach, no tam powiedzmy niekoniecznie 2 razy szybciej, ale 1,8 razy szybciej było coś takiego. Cześć, ja mam pytanie, skąd czerpać wiedzę, jakieś miejsce, które polecasz na to, żeby się jakby szkolić, żeby zdobywać wiedzę dalej? To jest bardzo fajne pytanie. Ja swoją przygodę zacząłem z kursem na Udacity. To jest kurs od Google'a, jest mega fajnie zrobiony, są filmiki tam z siedziby, przykłady, są bardzo fajne case'y, on jest bardziej zbudowany tak pod kątem. Tam jest dużo matmy też, ale oni na przykład zaczynają od chyba afery Panama Papers, no i próbują wyszukiwać jakichś wzorców i czy dałoby się przewidzieć tą aferę, nie wiedząc o niej, na podstawie tylko tych maili i danych, które tam były wykorzystywane. Bardzo fajny kurs, polecam. I tam też można znaleźć więcej zasobów. Panie, czy wiesz, jak robią to najlepsze, jak robi to Google, Amazon? Jakiej mocy obliczeniowej potrzebowali, żeby nauczyć swoje rozwiązanie, swoje dzieci? To była instancja ta pamięciowa RC3 chyba, z tego co pamiętam. Tam był procesor, to był jakieś 2,5, nie pamiętam ile miał, jakie miały taktowanie, ale był 8-wątkowy i miał też 64 giga. Ten system z RC40. Porywasz czasem więcej.
Wspomniałeś o TensorFlow od Google'a. Czy nie uważasz, że zabawa w PHP z tego typu narzędziami, no to trochę mija się z celem, w sytuacji, gdy jest tak dobra, oficjalnie używana biblioteka dostępna open source? No. No tak, jeśli faktycznie chcecie coś produkcyjnie udostępniać, to no, w PHP to, wiecie, no, machine learning i PHP, to niektórzy właśnie robią taką minę UTF. No tak, zdecydowanie te biblioteki tam są bardziej dopracowane i rozwijane. Zdecydowanie można tam osiągnąć lepszą wydajność, bo TensorFlow choćby wykorzystuje te zdolności procesora graficznego. Więc bardziej jako ciekawostkę, żeby pokazać wam, że ilość kodu do napisania jest nie, wcale nie jest jakaś mega duża, nie jest to mega skomplikowane. Natomiast jeśli ktoś obejrzał tą prezentację i chciałby zacząć zabawę w Static Learnie, to wydaje mi się, że te moje przykłady zobrazują mu, bo tam jest to bardzo podobnie, ja się mocno inspirowałem tego biblioteką. Ja może nie mam pytania, ale bardziej chciałem dodać dopowiedzieć pewne rzeczy, które na pytanie, które zostało zadane, mianowicie gdzie jeszcze można czerpać wiedzę. No i można powiedzieć, że jako że skończyłem akurat Politechnikę Wrocławską i tam zarówno na pod koniec inżynierskich, jak i początek studiów magisterskich ostro maklowali z tematu sztucznej inteligencji i data miningu. Także pewnie też można wypowiedzieć tę stronę. Tak, co? A to chyba z kolei wszystko.